Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj druga część programów z czwartej płyty CD Action. Przejrzymy sobie dzisiaj w sumie 5 aplikacji, czyli może 3 aplikacje i 2 wygaszacze ekranu. Zaczniemy właśnie może od tych wygaszaczy ekranu, a później przejdziemy przez PrintShop Deluxe, Toonworks i VueSafe version 7. Nie będziemy właśnie oglądać tych bibliotek Windows 32S, ponieważ już są one zainstalowane w systemie. Ta aplikacja jest, raczej te biblioteki są przeznaczone dla Windowsa 3.1. Dobra, to zaczniemy sobie od Sierra Dying Adventure, jak dobrze rozumiem. Czyli tak, przegram wygaszacz ekranu do katalogu Windows, następnie samodzielnie musisz zainstalować program pewnym przyciskiem myszy. Okej, no co? Się wydaje w miarę proste. Teraz zobaczymy, czy się uda go odpalić. Okej, czyli wychodzi na to, że to jest ten. No to przejrzymy sobie podgląd chwilę. Ale to myślę, że może wystarczy. Zaraz, jak puszczam myszką, to mogę zmieniać perspektywy, tak? Tego się nie spodziewałem. No nic, dobra. Czyli to było właśnie ten diving. Wrócimy teraz na płytkę. Następny wygaszacz ekranu z Deepnikiem 3D. Sprawdźmy go. Teraz nie wiem, co się dokładnie stało, ale czy on już jest dostępny, czy... Nie, chyba trzeba będzie go ręcznie jednak zainstalować. Dobrze, to przejdziemy na płytkę. Okej, on jest w tym miejscu, czyli trzeba odpalić setup, o ile się nie mylę. Dobrze. Czy to jest shareware, tak? I gdybyśmy nie mieli shareware, a mielibyśmy pełną wersję, to mielibyśmy 5 więcej animowanych tych wygaszaczy ekranów, 75 nowych tapet. No i jeszcze puzzle, jeszcze dźwięki, jeszcze traki za jedyne $25. Dobrze, setup zakończył instalować wygaszacz. Tutaj mamy jakieś readme. O, czyli właśnie wystarczy wejść w display i potem wybrać. Dobra. No nic, odpalę go może właśnie stąd. Czyli... Dobrze. Przetestujemy.
No trochę rzeźnia, że tak powiem. To może będzie jeszcze jakaś inna animacja. Poczekam chwilkę. Dobra, to myślę, że z tych wygaszaczy to będzie właśnie wszystko. To jakiś guardlock jeszcze jest. A, zobaczę tak tylko na chwilę, co to jest. Aha, bo to jest tego programu, co wcześniej żeśmy oglądali na którymś z poprzednich kontaktów, kompaktów. Dobra, czyli tutaj mamy wszystko. To lecimy sobie teraz programy. Pierwszy będzie Print Shop Deluxe. Zobaczymy sobie na CD Action, jak to wygląda. Dobra. No jest na dwie strony opis. No, nie wymaga dużo, 386DX, 8 MB. Ile dobrze rozumiem, to służy do tworzenia jakichś. Też tak podobnie jak ten poprzedni Print Artist, mam wrażenie, do tworzenia jakichś znaczy rzeczy, które możemy później wydrukować. Zobaczymy, czy uda mi się go zainstalować. To wrócimy na komputera. Oczywiście kliknę w złym miejscu. Jeszcze raz. Dobrze. Tak, instalacja programu oczywiście. No, niech zainstaluję na dysk twardy. Bierzemy wszystko. Tutaj ta instalacja będzie przyspieszona oczywiście. Tutaj nam się wygaszacz ekranu włączył. No, troszeczkę to trwało, ale już jesteśmy z powrotem zainstalowane. Fonty instalowaliśmy razem z tą instalacją programu, więc nie będę doinstalowywał jeszcze raz tego samego. Tutaj nam się... nie wiem, czy się... No, w każdym razie wyłączyłem na razie. Czy się wysypał, czy się nie wysypał. Dobra, parny program. Czyli wersja demonstracyjna. Co tutaj możemy zrobić? Może kalendarz tym razem. No, zobaczymy, czy dobrze wykryje. Czyli tak, mamy właśnie kwiecień 2020 roku. Pokazuj mi maj. Tutaj wrzesień, a tu może tylko przykład jest. No, sobie na przykład taki fajnie wygląda. Czyli zobaczmy tylko jeszcze. Tak, kwiecień się właśnie zaczynał od 1 kwietnia, to była środa. Więc wygląda na to, że przynajmniej w tym jest okej. Okay. Co tutaj możemy zrobić? Może kolor możemy jakiś zmienić, czy... Okej, okay, no to dobrze, no to chciałbym teraz może wydrukować... Aha, nawet nie mogę zapisać, ponieważ wersja demonstracyjna. A tutaj, o ile się dobrze domyślam, że mógłbym tak samo zrobić ze screenshota, ale już jest troszeczkę bardziej oddalone i stracę wszystkie detale, gdybym zrobił coś takiego. Okej, okay, to możemy sobie dodawać tekst z tego, co widzę. No, te obiekty można przesuwać.
Nie no, tak jak na tamte czasy, to myślę, że fajny programik do robienia właśnie jakichś takich tego typu rzeczy. Każdą kartkę kalendarza można było sobie zaprojektować, później wydrukować, spiąć to. No, także wersja demonstracyjna pokazuje mniej więcej, co możemy z tym zrobić. Zobacz, może jeszcze jakąś jedną rzecz, może jakieś bany. Urodzinowy, czemu nie? No, to jest sprytne, ponieważ tutaj mamy, tutaj pokazuje podgląd wydruku, czyli na czterech stronach to wydrukuje i potem to tylko możemy sobie spiąć, skleić taśmą. Nie, no fajna sprawa. Dobra, to myślę, że nie będziemy już tutaj dłużej się bawić. A co, to udało się zapisać? Czyżby jakiś błąd w demie? Zaraz, jeszcze raz. Aha, nie, bo to chyba tylko jakaś taka graficzka. Zaraz, jeszcze raz. W którym miejscu? To jest The Win. Aha, chyba tego grafikę zmodyfikował, nie modyfikował nic innego. Ale tutaj są jakieś takie śmieszne te grafiki. Nie wiem, czy to można dzisiaj dorywać tak na internecie, czy... Głodny kot. Dobra. Okej. Teraz myślę, pojedziemy sobie dalej. Tutaj pozamykam to wszystko. Następnym programem będzie Toonworks. Program do też modyfikacji grafiki, ale takie grafiki dla dzieci trochę. W sensie, że tam można jakieś dymki dawać śmieszne i tak dalej. Zaraz zobaczymy, jak to będzie działać. Oczywiście launcher się sypie, jak zwykle. Dobrze, zainstalujmy go. A program do rysowania stworzony dla dzieciaków. Nie, żadnych backupów nie będziemy. No, czyli albo będą start, albo na pulpicie. Nie można w obu miejscach stworzyć. No, czyli możemy tylko 5 razy go odpalić. Oj, oj, oj. No nieźle, nieźle. No taki, tak samo jak podobne programy dla dzieci, jest bardzo nieintuicyjny. Też tak mam wrażenie, że jest trochę obcięty właśnie w dołu. No, takie to średnie właśnie jest, bo nie widzę właśnie tych twarzy przez pasek menu. Mogę go ukryć. Okej, okay. Teraz widzę trochę lepiej. Jakiegoś takiego śmiesznego stworka. Czyli te warstwy są tak jakby poukładane już domyślnie, że nie można raczej z tego co widzę ich przesuwać.
Jakieś podstawowe kształty. A, bo chyba ono się zapomniałem, tak? Nie wiem, co to jeszcze możemy zrobić głupiego? A, ten dymek właśnie. No i on tutaj sobie coś może mówić i tutaj... Myślę się, że wrzucamy tekst. Okej. Okay. Dobra, to pokażę wam tylko jeszcze, jak to wygląda w CD Action. A, nic specjalnego, że tak powiem. Chociaż takie można chyba robić przyjemne rzeczy z tym programem, tylko też... co się gapisz? A, trzeba by siedzieć i się bawić. Dobra, czyli tak, to był właśnie Toonworks. 386, 4 MB, czyli poszło na wszystkim wtedy. Może jedynie te animacje może działały troszeczkę wolniej. Dobra, wracamy do menu. I ostatni program, Virus Safe. To jest dla DOSa, więc zobaczymy, czy będzie chodził. Okej, okay, coś... coś się dzieje, że tak powiem. Dobra. Ok, to go zainstalujemy. Niech będzie na C. No, ale to w sumie nic nie kupowaliśmy, tylko... jest wersja, powinna być wersja demo. No, troszeczkę stara ta wersja. Okej, okay, czyli tutaj nam robi scan. W sumie to lepszym testem byłoby, gdybym miał jakieś faktycznie jakieś wirusy gdzieś spakowane może. Żebym mógł sprawdzić, czy on faktycznie coś wykrywa. Nie wiem, czy on czyta te archiwa. Chyba nie czyta archiwów. To tak w czasie, kiedy on sobie tutaj skanuje, to może ja sobie poszukam w międzyczasie CD Action. Dobrze, to sobie skoczymy tylko tutaj na chwilę do CD Action. Bezpieczny kontakt. IBM PC, czyli nawet to powinien iść na 286, o ile się nie mylę, tak? Bo powinno chodzić na czymkolwiek. Dobra, tutaj słyszę, że na 640 kilo pamięci, czyli chodziłby na wszystkim. Tutaj właśnie skończył skanować pliki, nic nie wykrył, więc wszystko jest w porządku. A, tylko jak go teraz zatrzymać? A nie, to on chyba tylko skanował przed instalacją, tak? No, a to no może jeszcze zobaczymy, co on tutaj zrobi, jak go wrzucę na początku. Czyli teraz, o ile się nie mylę, no to bierze właśnie wszystkie pliki wykonywalne z systemu i liczy pewnie sumę kontrolną tych plików, żeby potem ewentualnie sprawdzić przy starcie, czy nie ma właśnie, czy nie zostały zmodyfikowane przez wirus. A także tutaj możemy zobaczyć przy okazji wszystkie gierki, które testowałem do tej pory, które sobie gdzieś tam skopiowałem dema. Nie będziemy tworzyć żadnych tych dyskietek tego typu. Dobra, czyli wychodzi na to, że zakończył pracę, więc tutaj skończyliśmy robić użytki. W następnym filmie zajmiemy się shareware'ami. To już powinno chyba szybko polecieć. Nie ma sceny wyjątkowo na tym kompakcie. Przejrzałem też kompakt poza filmem, czy czasem coś nie umknęło, ale o ile dobrze rozumiem, no to nie ma tutaj nic ze sceny, więc zobaczę, może nakręcę jakiś taki odcinek scenowy
z tego, co było w czasopiśmie. Dobrze, to jeszcze zobaczymy tylko, co on nam tutaj dorzucił do autoexeca. Czy tak, views save. Czy on sobie przy starcie odpali? Nie wiedziałem, że można mieć dwie te. Chociaż nie, bo to chyba tylko chodzi o to, żeby zaznaczyć miejsce, co on co tutaj dodał. Dobra, to spróbuję zresetować komputer i zobaczę, czy nadal działa. Okej, czyli przy starcie systemu właśnie proponuje nam sprawdzenie. Okej, okay, czyli to nam właśnie wydłuża trochę start systemu, ponieważ przy każdym starcie, jeśli on sprawdza wszystkie pliki, to zależnie od tego, jak dużo mamy na dysku różnych rzeczy, to tym dłużej właśnie start będzie dłużej trwał. No i dobra, czyli to byłoby właśnie wszystko z kategorii użytków na czwartym kompakcie. Myślę, że zostały nam jeszcze chyba dwa filmy z tej czwartej płyty. No i potem będziemy oczywiście przekonać dalej. Dobra, to dzięki za oglądanie i trzymajcie się. Cześć.